Ty musisz, co znaczy być grzecznym? To znaczy, że trzeba słuchać pani, trzeba słuchać mamy i być grzecznym. I być grzecznym, czyli nie rozrabiać. Mhm. A ty jesteś grzeczny? Tak? Franek, co to znaczy być grzecznym? Czyli nie bić innych kolegów. Mhm. Co jeszcze? Słuchać się pani. Mhm. Co jeszcze? Pomagać? Tak. Na przykład? I nie psocić chyba, nie? A ty jesteś grzeczny? Trochę. Alinka, co to znaczy być grzeczny? Słuchać się, no mamy. Mamy. I taty. I taty. Być. Nie rozrabiać? Tak. Nie przeszkadzać? Tak. Co jeszcze? Jeśli ktoś uchodzi i ktoś mały został w domu sam. I wtedy trzeba się grzecznie zachowywać, tak? Tak. Jeśli ktoś zastukał, no najpierw sprosić, kto to. Miłosz, co to znaczy być grzeczny? Nie rozrabiać. Nie rozrabiać? Co trzeba jeszcze robić? Jak się jest grzeczny? Słucha się? Kogo? Mamy. I kogo jeszcze? Taty. Marcel, powiedz mi, co to znaczy być grzecznym? Trzeba nie przeszkadzać kolegom. I co jeszcze? Słuchać się? Kogo? Pani. I kogo jeszcze? Pana. Mamy? Taty? Tak? Nie psocić? To znaczy? Jak się jest grzecznym, to się nie rozrabia? Tak? A ty jesteś grzeczny? Yeah.